Siema, siema, Tori, witajcie w kolejnym odcinku! Dzisiaj porozmawiamy sobie trochę na temat zbliżającego się 8 sezonu i jego karnetu w Brawl Stars. Zróbmy tak, że każdy, kto chce, żeby wakacje były dłuższe, zostawia teraz łapkę w górę. Później zliczymy, ile jest takich osób. No i przygotowałem dzisiaj dla was kozacką teorię, a zarazem propozycję, która moim zdaniem mogłaby się sprawdzić i jest mega szalona. Kozacko by było, gdyby właśnie tak, jak wam pokażę w dzisiejszym odcinku, wyglądał przyszły karnet zadymiarski. Oglądajcie jeden odcinek od początku do końca, gdyż w którymś z jego momentu powiem wam takie specjalne słowo, które jak napiszecie w komentarzu, to przypnę serducho. No ale dobra, myślę, że nie będę jakoś specjalnie przedłużał tego wstępu. Pamiętajcie jeszcze, że każdy, kto wbije na mojego Instagrama i mnie tam zaobserwuje, no to polajkuję wam jakąś foteczkę. No i myślę, że możemy już przechodzić do tematu. A więc zacznijmy od tej propozycji, jak to miałoby wyglądać. Jak wiecie, dalej nie jest jeszcze pewne, co będzie w karnecie, co będzie jego głównym motywem. Chodzi mi oczywiście o sezon 8. No i postanowiłem, bo gdzieś zobaczyłem taką pewną propozycję, ona była tylko napisana, nie była stworzona graficznie. Zobaczyłem propozycję, że sezon ten mógłby dotyczyć kotów. Tak, że cały związany byłby z kotami. Wszystko w nim to byłoby kocie i nazywałoby się Kocia Ferajna. No i tak się składa, mordeczki, że ja sam stworzyłem specjalną okładkę tego karnetu, jak mógłby on wyglądać. No i wyświetla wam się ona tutaj, zobaczcie na to. Ten na środku zadymiarz to właśnie byłaby nowa postać z tego karnetu. Tak się ona prezentuje, nowa chromatyczna postać. Zresztą ją później wam omówię, pokażę jak się nazywa i te sprawy. Z lewej strony mamy skina do Spike'a, też jest bardzo ładny. I w sumie tak na pierwszy rzut oka nie widać, to Spike, ale jakbyście zobaczyli go z innej perspektywy, no to już na pewno byście ogarnęli, że jest to Spike. No i z prawej strony, szczerze nie wiem, do kogo mógłby to być skin, tak go wziąłem, bo tak fajnie pasował. Możecie napisać w komentarzu, jakiego zadymiarza wam on najbardziej przypomina, ale to jeszcze nie jest to słowo, za które przypnę wam serducho. Oglądajcie dalej, bo w którejś części ono się pojawi. No i dobra, mordeczki, tak się prezentuje ta okładka, moim zdaniem jest mega ładna i serio, tak sobie po prostu to skleiłem, żeby ładnie wyglądało i myślę, że spoko wyszło. Napiszcie, co o tym sądzicie i co w ogóle sądzicie o pomyśle, żeby cały update był związany z kotami. Wiem, że nie każdy je lubi, ja na przykład wolę psiaki od kotów, ale koty też lubię. No ale oczywiście chodzi o to, że fajnie by to wyglądało w gierce. Nie musicie być ich fanami w realu, w realnym życiu, ale w grze byłoby to mega fajne. Pomyślcie, że wszystko jest tak związane z kotami, a później kolejny sezon z psami. Przecież to było coś pięknego. No ale dobra, teraz zajmijmy się tymi kotami, okej? Okay? Więc tak one się tutaj prezentują. Moim zdaniem okładka karnetu przekozacka i sędzią bym go zakupił, jeśli chodzi tutaj o właśnie wygląd graficzny i te nowe postacie. No i jako, że na początku przedstawiłem wam tego pierwszego zadymiarza na środku, to od niego sobie zaczniemy. Nazywałby on się Manny. Zobaczcie, tak się prezentuje. Tu akurat jest przedstawiony jako epicki zadymiarz, ale jako, że byłby w karnecie, to trzeba było zmienić mu oczywiście rzadkość na chromatyczną. No i to jest jego tutaj ikonka, moim zdaniem bardzo ładna i trochę groźna też, jakby nie patrzeć. A tu macie go już w całej okazałości. Zobaczcie, co on w ogóle trzyma w ręce. O panie, ej, groźnie wygląda ten kotek, ma odgryzione ucho. To jest najgorsze w nim. To jest jakiś kot, totalny wojownik. W dodatku te zęby takie ostre. Jedno, oj, nie ma on, ej, teraz się kapłem, że on nie ma oka. Co jest? Biedny koteł! Ja nie mogę, to jest chyba taki kanałowy kot, że wiecie, on nawet trzyma pokrywę od kosza do śmieci w ręce. Co jest grane, ej? Macie pokazane, mordeczki, tutaj jakby wyglądał jego atak i jak on by atakował. Spoko, moim zdaniem całkiem fajnie to się prezentuje. Ogólnie ta cała postać jest mega ciekawa, musicie to obczaić. Co ciekawe, ma nawet i star power i gadżet. No i jakby nie patrzeć, byłby silnym zadymiarzem. Ja tutaj dokładnie aż tak nie będę wam go omawiał, bo wiem, że nie każdego to interesuje. Komu bardzo zależy, sobie to przetłumaczę, bo tutaj macie po angielsku wszystko napisane, co i jak. Aczkolwiek, no, myślę, że najważniejsze, że tutaj wam powiedziałem. Tak jak widzicie, wygląda tutaj jego atak z prawej strony. Że on tą pokrywą tak wali w ziemię, no i jest taki jakby odblask, albo błysk nawet bym powiedział, takie kółko się zatacza i każdy, kto w to wejdzie, to po prostu dostaje damage, wow. Czyli coś typu zadymiarz taki z tanków, coś typu Rose'a, coś podobnego moim zdaniem i jest fajny, jest na pewno bardzo fajny. Ale to oczywiście nie jedyny koteł, bo jeszcze było więcej kotełów pokazanych, między innymi ten oto ziomek. I byłby on specjalnym drugim zadymiarzem. Tak jest, mordeczki. Jego odblokować byśmy mogli normalnie w skrzynkach, ale po prostu dałem go tam, bo tak fajnie pasował do tego karnetu. Obczajcie, to już jest legenda. Oczywiście też tutaj można dać różną właśnie rzadkość, nie musi to być legenda. To jest tutaj jako przykład, jest on stworzony tutaj przez takiego ziomeczka o niku kot. Więc wszystko się fajnie zgadza i on chyba jeszcze lepiej wygląda stylistycznie. Akurat ten atakowałby właśnie tym kłębkiem wełny, takim niebieskim, rzucałby nim i nawalał z tyłu. Co ciekawe, na bluzie ma takie logo podobne do Crowa.
Musicie to przyznać. Ten ogon taki długi, nieźle mu wystaje. W ogóle fajna stylówka, biały z tym czarnym i granatowym, no dosyć dobrze tutaj pasuje, jakby nie patrzeć. Bardzo fajny koteł, trzeba to przyznać. No i dobra, mordeczki, jeśli chcecie, żebym przybił wam serducho, to napiszcie, który z nich jest lepszy. Czy ten, co wam pokazałem wcześniej, Manny, czy ten, którego pokazuję wam tutaj. Ale lecimy dalej, bo mam to jeszcze dwie takie mega grube rzeczy, które chcę wam pokazać. Zacznijmy od pierwszej i zobaczcie, teraz mamy wakacje i tak się składa, że na pewnym straganie jakiś gracz Brawl Stars znalazł coś takiego. Boże, co to jest? Czy wy to widzicie, widzowie? Połączenie Among Usa z Brawl Stars? Jakieś Among VS Stars Heroes. What? Obczajcie w ogóle na te figurki i okładki. To jest serio połączenie tych dwóch gier. Nie wiem, czy ktoś to celowo zrobił, czy po prostu przypadkiem złączył dwa najbardziej popularne trendy, ale jak to wygląda? Znaczy na tych rysunkach, na okładce to jest very okej, ale jak już patrzymy na same te postacie, to wyglądają jak takie najtańsze lalki, które jeszcze totalnie nie pasują do siebie. Obczajcie na przykład to połączenie Nity z prawej strony. Mamy tam Nitę, no nie wiem z kim nawet to jest połączenie, ale what? Następnie mamy Kiełka, w sensie górę od Kiełka jest nawet ten taki listek, później jest Sandy. Z tego co widzę, to chyba jeszcze jest Max. Porównajcie sobie Max tego z prawej strony, w sensie Tom, Max tą z prawej strony, no i jeszcze tą figurkę. Taka drobna różnica, co nie? Następnie, szczerze, chyba mamy Gina, a to pierwsze to co to jest? Co to może być, widzowie? Ktoś mi powie, czy to jest pan P, czy nie? Bo nie wiem, bo taki trochę fioletowy, dziwny. Ej, nie mam pojęcia, ale to jest tragedia jakaś. Ciekaw jestem tylko, ile to kosztuje. Bo coś czuję, że na pewno tak z 15 zł by to kosztowało, bo tu trochę figurek jest. I to jest tragedia, bo za to dam nawet 2 zł, tak szczerze. Masakra. Co ci ludzie na tych straganach sprzedają, serio. Już mniejsza o to, że to są podróbki czy coś w tym stylu, nie? Ale chociażby to było jakoś w miarę jakościowo. A to jest najgorszy syf. No nie, no szczerze, widzowie, jak widzicie coś takiego, to nie kupujcie tego, serio. To taka moja porada. Na tym niby pisze 50, jak to się okazało, że cena to jest 50, no to już w ogóle nie mam pytań, nie? Ja nie mogę, tragedia. Among VS Stars Heroes. Tak. Dokładnie, świetne, naprawdę. A propos takich ciekawych rzeczy, no to wróćmy jeszcze chwilę do tematu kota. I obczajcie, co my tu mamy. Nie wiem, czy to jest najlepsza jakość, ale mam nadzieję, że w miarę to widzicie. Ktoś zamienił Bibi w kota. Dodał jej takie uszy kocie, troszkę zmienił włosy i dodał jej ogon. Teraz Bibi też by była kotem właśnie w tym update'cie, gdyby on był taki koci. Moim zdaniem mega fajna rzecz. A tutaj coś śmiesznego. Tara Colt Bell e Taco Bell. Tak, to jest ta postać. Tak ona się prezentuje. Połączenie tych wszystkich zadwiarzy. Zobaczcie, pistolecik jest tutaj od Colta. Mamy w ręce tutaj te monety od Bell. Oprócz tego głowa jest od Tary, karty są od Tary, no i to jest chyba połączenie w sumie wszystkich tych zadymiarzy, włosy od Bell. Taka trójka tutaj połączona, co nie? W jednego zadymiarza się to złożyło. Ej, no ja bym zawsze zagrał takim czymś. Masakra, kurde, niektórzy ludzie mają naprawdę spoko pomysły i zobaczcie, jak dobrze to dobrał. Dobrał to tak, że jakby ktoś nie znał się na Brawl Stars, to powiedziałby, że to jest, no, praktycznie normalna postać, że tutaj nie jest coś połączone, tylko że tak wygląda ta postać. Więc naprawdę szacun do osoby, która to stworzyła, bo mi się jak najbardziej podoba, serio, to jest totalne i mega ładne to jest. Dobra, i widzowie, jeśli dotrwaliście do tego momentu, to chcę wam powiedzieć taką ważną rzecz dla tych, co oglądają do końca. Będzie taka tajemnica pomiędzy nami. Generalnie, nie wiem, czy wiecie, mam teraz ostatni rok szkoły, co nie? Jak skończę tą szkołę, w sensie ona się jeszcze nie zaczęła, wiadomo, ale jak ten rok minie, po prostu szkołę skończę, najprawdopodobniej będzie to już gdzieś maj, no to wtedy wydaje mi się, że ruszę na spokojnie z kamerką na kanale, że w każdym odcinku będzie kamerka, że normalnie będę z kamerką nagrywał, może powiem wam też moje imię, więcej rzeczy na mój temat. Myślę, że warto zostać tutaj jeszcze ten rok na tym kanale i zobaczycie, mordeczki, że nie pożałujecie, bo będzie mega ciekawie, dużo rzeczy się tutaj pozmienia i myślę, że na pewno na pozytywne, dlatego oglądajcie mnie, ja na pewno też będę cały czas się cieszył, jeśli będziecie mnie oglądali. No a to tyle, co miałem wam do powiedzenia w tym filmie. Wbijajcie koniecznie na mojego Instagrama, Toriety, bo każdy, kto tam zaobserwuje, to polekuje wam jakąś foteczkę. Zostawcie łapę w górę. Linki do wszystkiego macie podane w opisie. Trzymajcie się, widzimy się w następnych odcinkach. Siemaneczko, ziomeczki, pa pa!